Witam, przedstawiam rower Scott Speedster Gravel 30 w rozmiarze M z 2022 roku. W tym czasie można było go dostać w takim ładnym beżowym macie, który niestety bardzo łatwo się brudzi, oraz klasycznej czerni. W roku 2023 wyceniono go na ponad 8,5 tysiąca złotych, a Scott zmienił kolor na pomarańczowy. Tak naprawdę jest to praktycznie ten sam rower, co omawiany przeze mnie wcześniej Scott Matrix 20. Różni go wkręcany suport, kierownica typu baranek i wyższej klasy osprzęt. Matrix to rower fitness, Speedster jest gravelem i taki dopisek kosztuje 1800 zł. Bo taka właśnie jest różnica w cenie między tymi rowerami. Nie no, żartuję. Oczywiście, że Speedster ma droższy osprzęt GRX-a. Same klamkomanetki to koszt ponad 1000 zł, nie mówiąc już o korbie, hamulcach, owijce czy tarczach. Reszta części, jak najgorsza na świecie sztyca podsiodłowa, którą niestety muszę znowu oglądać. Siodełko, kierownica i mostek z możliwością doczepienia drogich, dedykowanych mocowań do akcesoriów, to produkty Syncrossa, czyli podmarki Scotta. Wykorzystanie takich części, masywnego kokpitu i ciężkich kół sprawiają, że rower waży 11 kg. Na szczęście obowiązkowe w tej cenie sztywne osie umożliwiają łatwą i szybką zmianę kół na coś porządnego i lekkiego. A jeśli znajdziecie kiedyś ochota na ramę karbonową, to koła będzie można do niej przełożyć bez żadnych problemów. Ciekawostką jest również korba Praxisa, która powinna zastąpić GRX-a, ale dopiero w tegorocznym modelu. Jak to w szanującym się gravelu, istnieje możliwość doczepienia bagażnika i błotników. Rama ma 4 mocowania do akcesoriów, została wykonana na Węgrzech i jak już wspominałem, od Matrixa odróżniał normalny, wkręcany suport. A dla mnie to bardzo duży plus. Seryjnie rower ma opony szerokości 45 mm, tu jednak znalazły się bardzo dobre i szybkie Continentale Terra Speed 40. Scott sam w sobie to dobra marka, ale do czegoś przyczepić się muszę. W Matrixie koła gięły się chyba nawet od stania i szybko zostały wymienione. W tym przypadku też już coś piszczy i trzeszczy, chociaż rower jest praktycznie nowy. Niebawem wypuszczę film ze Scottem Addictem 20 i tam też pokażę jedną niezwykłą ciekawostkę. Są to jednak drobiazgi. Rzeczy ważne, jak suport czy pancerze idące wewnątrz główki ramy, zrobione są dobrze. I we wspomnianych wcześniej rowerach z przebiegiem ponad 4000 km, jeżdżonych cały rok, nic się nie dzieje. Chociaż nie jestem fanem graveli i uważam, że bardziej uniwersalne, łatwiejsze w prowadzeniu, użytkowaniu, nie mówiąc już o serwisie, są rowery crossowe i fitness, to muszę przyznać, że Speedster to fajny sprzęt. Prezentuje się nowocześnie i schludnie. Dzięki porządnym oponom jest bardzo szybki, a osprzęt GRX 2x10 gwarantuje długą, bezproblemową pracę i w miarę tanią eksploatację. W sumie jedyne, co bym w nim zmienił, to koła i owijkę. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!